Dzień dobry, witamy gorąco, Fashion Roulette i Glamourina. Zapraszamy na kolejny odcinek Blogger z TV News. A w tym odcinku? Ciasny mental w szafie, czyli bomba od Karoliny Korwin-Piotrowskiej już na stronie internetowej magazynu Wprost. Kominek opublikował 10 porad dla blogerów. Maja Sableska pozytywnie wypowiedziała się o Margaret. Jest już oficjalny zwiastun serialu Miłość na bogato. W dzisiejszym programie wybierzemy także najlepsze, naszym zdaniem, męskie blogi. Zapraszamy gorąco! Ale Paulina, co do takiego mówisz? Nasz program ma inną konwencję i dlatego jest prowadzony na luzie, bo myślimy, że modą trzeba się bawić. Pewnie, że trzeba i tej wersji będziemy się trzymać. A więc zaczynamy od bomby Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Na stronie internetowej magazynu Wprost 16 sierpnia ukazał się artykuł pod tytułem Ciasny mental w szafie. No i obrywa się wielu blogerkom, w tym również i nam. I teraz wyobraź sobie, że pani Karolina Korwin-Piotrowska uważa, że jesteśmy nie do końca pełnosprawne mentalnie. No i teraz pani Karolino, jeżeli rzeczywiście jesteśmy nie do końca pełnosprawne mentalnie, to dlaczego mamy siedzieć i milczeć? Bo tutaj również jest taka rada, że powinnyśmy siedzieć, milczeć, nie powinnyśmy się odzywać. Czy osoby, które są nie do końca pełnosprawne mentalnie, naprawdę nie mają prawa założyć swojego kanału na YouTubie? Tak, pytanie kieruję do dziennikarki Karoliny Korwin-Piotrowskiej. I biegniemy dalej. W bombie tygodnia Karolina Korwin-Piotrowska cytuje także Dorotę Wróblewską, która na swoim blogu napisała: uczestniczy w szafiarskiej komedii, którą można kręcić tylko w Polsce. Dlaczego? Doszło do tego, że reklamodawcy są w stanie obniżyć swój markowy produkt, aby tylko był tam, gdzie są fani i gdzie jest największa ilość klików. Nieważne, że fani mają po 12-15 lat, a produkt zupełnie inną grupę docelową. No nie wiem, skąd pani Dorota to wie, ale jeżeli już mowa o marketingu i PR-ze, to także nie spodobał się taki zabieg PR-owski, którą zastosowała firma Lamania, mianowicie na swoim fanpage'u pochwaliła się, że podarowała sukienkę nowonarodzonej córeczce aktorki Małgorzaty Sochy. Moim zdaniem bardzo fajny gest, bardzo fajna sprawa i nie wiem, po co robić takie halo, taki hałas, takie zamieszanie i pisać, jak pani Dorota napisała, dobry PR nie jest zły, ale taki PR nie jestem w stanie strawić. Powiem ci, że kompletnie tego nie rozumiem i nie wiem, czy słyszałaś o tym wpisie Doroty Wróblewskiej na oficjalnym blogu. I czy ktoś z Lamanii się odezwał, jakoś skomentował? Właściwie nie posiadam takich informacji, ale to, co wiemy, to, że pewnie niedawno właśnie Joanna Przetakiewicz wróciła z Paryża i czego dowodem jest obszerna relacja na łamach Viwy za 1 sierpnia 2013 roku. No, pokażmy tutaj tę relację, można zobaczyć. Relacja bardzo obszerna, od kultury 2013. Bardzo fajnie, że mi pokazałaś ten artykuł, bo sobie przeczytałam, bo rzeczywiście dużo, dużo fajnych rzeczy mogłam się dowiedzieć, ale powiem ci tak, że można się także wiele dowiedzieć rzeczy z bloga pani Doroty Wróblewskiej. Jeden z ostatnich artykułów to dotyczy wietrzenia pewnych części ciała na ulicy Foksal. Aha. Nie wiem, czy ty Natalia wiesz, gdzie jest ulica Foksal w ogóle, bo Natalia jest z Ukrainy, może teraz warto wszystkim wspomnieć, że od niedawna mieszka w Polsce, więc tutaj brawa, że tak świetnie mówisz po polsku. Bardzo dziękuję. I nie wiem, czy wiesz, gdzie jest ulica Foksal, w każdym razie tam powinnaś wypatrywać tych części ciała, chociaż może nie ty, może bardziej twój facet powinien wypatrywać, bo to są damskie części ciała. W każdym razie zapraszamy Was wszystkie gorąco na bloga Doroty Wróblewskiej, gdzie możecie właśnie poczytać więcej na ten temat i dowiedzieć się wszystkie szczegóły. Znaczy się powiem tak, zależy jeszcze kto jest grupą docelową, bo być może nie każdego to interesuje. No dobra Natalia, słuchaj, żarty żartami, ale z czego wynika fakt, że na oficjalnych fanpage'ach, na blogach znanych osób, różnych ekspertów do spraw mody, filmu więcej możemy znaleźć plotek, doszukać się jakichś hejtów, różnych jakichś rodzajów krytyki niż konstruktywnych informacji? Świetnie to zauważyłaś, Paulina. Słuchaj, faktycznie masz tutaj rację, a najlepiej, myślę, odpowiada na to pytanie Tomasz Lis. Jego najnowszy artykuł, jeden z najnowszych artykułów, który ukazał się na stronie internetowej newsweek.pl 12 sierpnia, wskazuje właśnie na to, jak to się ma do rzeczy. Dlaczego są hejty właśnie, dlaczego jest krytyka, dlaczego są negatywne komentarze, dlaczego to się ceni w świecie medialnym. A właściwie tutaj Tomasz Lis pisze w następujący sposób, cytuję. Oto w najbardziej katolickim kraju w Europie, a może i na świecie, w ojczyźnie Jana Pawła II, pielgrzymek, rekolekcji i lekcji religii w szkołach, doskonały biznes polityczny i finansowy można zrobić na ludzkiej nienawiści. O naprawdę najwyższe stawki można powalczyć, grając na naprawdę najniższych instynktach. Myślę, że moi kochani, w tym zdaniu tkwi cała prawda. I możecie oczywiście cały artykuł przeczytać na łamach Newsweeka, jak już mówiłam, gdzie Tomek Lis świetnie się wypowiedział w tym temacie.
A teraz Paulina opowie trochę więcej o wypowiedzi Maji Sableskiej na temat Margaret. A o tym możecie poczytać na afterparty.pl, który artykuł ukazał się 18 sierpnia. I uwaga, nie będzie to żaden hejt. Uff. Maja Sableska naprawdę bardzo pozytywnie wypowiedziała się na temat Margaret, porównała ją do Rihanny. Ja może zacytuję, dokładnie ten cytat ukazał się w rozmowie z magazynem Flash. Margaret to jedna ze zdolniejszych osób na polskim rynku muzycznym. Jest młoda, ma cudownie oryginalny styl i przede wszystkim ma talent. Podobne pierwsze kroki w branży muzycznej stawiała Rihanna, która dzięki przemyślanej strategii jest teraz na szczycie. A czy ktoś mówi o niej produkt? No właśnie, no bo wiele osób na temat Margaret wypowiadało się w ten właśnie sposób, no to Maja Sableska też to komentuje. Powinniśmy się cieszyć, że mamy Margaret, która jest z nowego pokolenia artystów bez kompleksów, mogących zawojować świat. Ja uwielbiam Margaret, życzę jej wszystkiego najlepszego i uważam, że jest to świetny komentarz w tej kwestii. Może nie wszyscy wiedzą, że Margaret prowadzi również bloga modowego. Podążając tematem blogów modowych, chcielibyśmy Wam pokazać artykuł kominka, który ukazał się na stronie kominek.in pod tytułem Dlaczego nikt Cię nie chce czytać? Artykuł ukazał się 11 sierpnia. Może najlepiej będzie, jak powiem Wam po prostu, co tutaj kominek pisze, a przede wszystkim zacytuję jego słowa. Blisko 2 tygodnie temu napisałam, co mi się podoba i nie podoba w blogach parentingowych. Od tego czasu otrzymuję niezliczone ilości maili z pytaniami o oceny i sugestii. A że nie mam już sił pisać tego samego, postanowiłam zebrać do kupy kilka powodów wyjaśniających, dlaczego nie jesteście tacy boscy jak kominek. No, możecie oczywiście sami wejść na tą stronkę i przeczytać wszystkie jego porady. A ja mam bardziej rozbudowaną wersję porad, jak dobrze blogować i jak zarabiać na blogu. Tomek Tomczyk napisał również książkę pod tytułem Bloger. Ja jeszcze chciałam wykazać, że tutaj Natalia otrzymała specjalny autograf od Tomka z serduszkiem. Tak wygląda Tomek Tomczyk. I powiem tak, że nie przeczytam tej książki. Ale czemu? Możesz podać jakiś powód? Wiesz, dlatego, że po prostu mam taki skrót, jak zostać dobrym blogerem modowym, a mianowicie od pana Michała Zaczyńskiego, dziennikarza modowego, który napisał artykuł 14 sierpnia 9 kroków, by zostać dziennikarzem mody i jeden, by zostać blogerem modowym. No i teraz już zdradzam tutaj tajemnicę, jaka to jest metoda, żeby tym blogerem modowym zostać. Otóż wystarczy założyć bloga i umiejętnie wejść na własną stronę internetową. To jedyne niezbędne kwalifikacje i gwarancja sukcesu w świecie mody. No dobrze, w takim razie powiedz mi, po co mam czytać tak grubą, obszerną książkę? Faktycznie jest tutaj racja. Ja ciekawa jestem, co na to kominek. Jak widać, każdy ma swoją receptę na sukces. No a teraz czas na blogi odcinka. Dzisiaj zdecydowałyśmy się poświęcić większą część uwagi mężczyznom. Męskie blogi 2 już wybrałyśmy, powiem, że łatwo wcale nie było. Zacznijmy może od Twojego. Tak, faktycznie tych męskich blogów jest trochę mniej i mój blog się nazywa notonlytie.blogspot.com. Teraz może Wam pokażę, jak wygląda stylizacja, która mi przypada do gustu. Chłopak, to znaczy mężczyzna, nazywa się Maciej. Mam tutaj taką stylizację, jest to stylizacja elegancka, bardzo męska, ale z odrobiną kolorków. Mamy tutaj tureckie wzorki na spodniach, tak naprawdę spodnie przykuły moją uwagę. Uważam, że rzuca się w oczy taki właśnie mężczyzna na ulicy i żadna kobieta nie przejdzie obok niego. Nie założy się. A zatem polecam gorąco tego bloga. Uważam, że zdjęcia są bardzo dobre. Widać, że Maciek jest bardzo sympatyczną osobą, co też bardzo cenię w dobrych blogach. Ja za to nie wiem, jaką osobą jest bloger, którego ja zdecydowałam się wybrać, ponieważ on nie ujawnia twarzy. Nazywa się ten blog The Big Vic. Adres to the-bigvic.blogspot.com. Gruba ryba o modzie. No to może dlatego właśnie nie ujawnia twarzy. W każdym razie naprawdę świetne stylizacje, takie klasyczne, męskie. I już pokazuję Wam tę stylizację, która najbardziej mi wpadła w oko. A mianowicie mamy tutaj bardzo ciekawe połączenie. Pikowaną kamizelkę połączoną ze swetrem w taki print. Do tego białe spodnie. No i bardzo ciekawe widzimy mokasyny. Jak widzicie tutaj The Big Vic nie ujawnia twarzy, no i niestety, tak jest w każdym kolejnym poście.
dużo fajnej, ciekawej, takiej męskiej typowo biżuterii, także nie mamy tutaj do czynienia z jakimś przesytem, z jakimś obciachem, z jakimiś tam piórkami, przebierańcami i tak dalej, co niestety w wielu męskich blogach, jak szukałyśmy, się pojawiało dużo takich przebieranek było. Mm-hmm. No, udało nam się wyszperać właśnie te dwa. Zachęcamy Was do odwiedzenia blogów tych dwóch panów. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek bloga z TV News. Tak, a od pana z Big Week chcielibyśmy też zobaczyć trochę więcej. Niech może już ukaże wreszcie tą twarz.